Test, test. W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak niektóre monety będą ruszały się i ruszają się razem, jeśli chodzi o USDD. Głównie mówimy tutaj o sushi, które po prostu cały czas leci do góry i gdzie jest jego target. A także pokażemy, co może być, bo jesteśmy na takiej strefie Bitcoina alt pump albo alt dump. I przejdziemy jeszcze przez parę różnych wiadomości. Powiem też to, co wczoraj zapomniałem powiedzieć o Majku i o tych nagrodach, które Majk ogłosił. I to, jak polskie akcje mogą rosnąć i co się za tym newsem kryje, bo jest to bardzo news z podwójnym, kurde, deckiem. Także, jeżeli Was to interesuje, zapraszam na odcinek. I dzisiaj będzie całkiem takie boom nawet. Więc jedziemy z tym koksem. Cześć, nazywam się Cox. Ja nazywam się Maciek, a Cox pewnie pobierany jest w żyłę już właśnie teraz w jakiejś siłowni. Ja nie jestem doradcą podatkowym ani inwestycyjnym. Wszystko, co powiem, jest tylko wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Nie naganiam, nie nakłaniam, nie w co tam jeszcze, jak to się jeszcze mówi, nie promuję, nie reklamuję, ani nie rekomenduję, tak. A nie rekomenduję niczego. Wszystko, co pokazuje, jest w celach informacyjnych. Ktoś tam wczoraj pisał, że pokazuje, że są na przykład linki i tutaj, żeby wchodzić. Mówiłem o tym już w wielu odcinkach, więc powiem jeszcze raz. W tej chwili na wielu tych portalach, które zakładacie konta, jest do wygrania kasa za darmo, tylko za założenie konta i wpłacenie pierwszej sumy. Więc jeżeli ktoś nie chce odbierać 10, 20, 30, 40 tam dolarów, tak, no to jest jego sprawa, ale takie okazje już się później nie powtórzą. Już coraz więcej, jest coraz więcej. Crypto.com kiedyś dawało karty, teraz trzeba czekać pół roku na karty. Dzisiaj też powiemy o Swissborgu i właśnie tym Smart Yield. Więc po poradę zgłoście się do waszego misiaczka, doradcy, który pewnie i tak nic nie wie na ten temat, bo siedzieli pod tym w zamrażarce przez tyle lat. Dobra, jedziemy z Bitcoinem. Bitcoin na dobrym poziomie. Proszę bardzo, 9400, więc Bitcoin, zobaczcie, w idealnej formacji. Nie wiem tylko, czemu się tutaj ta skasowała. W idealnej formacji. No i teraz jesteśmy na rozdrożu. Albo idziemy, przebijamy się do góry, albo będziemy po prostu spadać. Już nie ma tego tukiej kulminacji. Mała szansa, że będziemy po prostu iść sobie tak bokiem i nagle ten. Raczej jest tutaj gra w tym range i zobaczymy, jak się utrzymamy. To potem znowu będzie próba przebicia to do góry. To jest taki pierwszy scenariusz, ok? Drugi scenariusz. Wybicie górą i jedziemy na 20... Zaraz, na 20... Na 23 tysiące, tak? Trzeci scenariusz to oczywiście spadek. Pierwsze przebicie 16 tysięcy, później spadek na 13, około 13 tysięcy, tak? To jest taki range tutaj. No hardcore to już będzie 11 tysięcy, ale dlaczego na razie nie widzę dlaczego spadku? Dlatego, że cały czas jesteśmy tutaj w uptrendzie. Jak możemy sobie zobaczyć tutaj na tygodniówce, zbliżamy się tutaj na razie na konsolidację. Cały czas mamy wyższe wierzchołki, ale niższe, wyższe dołki, ale niższe wierzchołki. I jeżeli sobie popatrzymy na Bollinger Band, no to powoli odchodzimy troszeczkę od tej bandy. Tak jak zobaczcie, tutaj to było, tutaj może lepszy wykres będzie tutaj. O, tak jak tutaj to było, odchodziliśmy, zobaczcie, pierwsza świeca, druga świeca, trzecia świeca, czwarta świeca, druga świeca, trzecia świeca, czwarta świeca do góry. Czyli pierwsza świeca, druga świeca, trzecia świeca i ta do góry, albo to jest pierwsza, druga, trzecia i czwarta będzie do góry. To są tygodniówki. Więc zobaczcie, tu też Bitcoin szedł bokiem, też każdy myślał, że oh my god, poleci do... A nic nie było. Potem znowu i oh my god i znowu do góry. I dopiero aż był tutaj pik na 15 tysiącach, wtedy posypaliśmy się. Dlaczego w tej chwili teraz nie widzę tego? Ponieważ już dwa razy zachował się tak samo Bitcoin, tak? Tutaj
I tutaj, podobnie też było w 2017 roku, tylko że tutaj zobaczcie, od razu spadał. To pokazuje, że jest tutaj główne parcie było na Bitcoina, ok? I prawdopodobnie ten ruch, jaki tutaj mamy, to był ten ruch, tylko że niestety mieliśmy zgwałcenie gospodarki i no niestety wszystko się posypało, tak? Także teraz jest ogromne parcie, teraz Wam pokażę, dlaczego szanse, że Bitcoin spadnie do poziomu tej tutaj średniej, czyli ładny mamy Confluence Point na 14 tysiącach, to jest taki ultra Confluence Point, wiecie? Dlaczego są marne szanse? To Wam powiem w późniejszym newsie. A mianowicie Grayscale, okay, ma 13 miliardów w krypto właśnie pod nadzorem. 13 miliardów. 13 miliardów dolarów, tak? Na ich jest bilionów. Także parcie na krypto jest zbyt ogromne, zbyt ogromne. Dobra, przejdźmy sobie do dniówki. Piękny kanał mamy w tej chwili. I teraz zwykle po takich rzeczach to jest, tutaj mamy akumulację, tu mamy markup, a tutaj mamy jakby dystrybucję, tak? I nie wiadomo, czy to jest dystrybucja, czy jest kolejna po prostu konsolidacja. Więc najlepiej w takim wypadku, troszeczkę sobie tutaj zwiększyć to, o nie to, to. Okej. Troszeczkę zwiększyć to, o, coś takiego. I tutaj to zmniejszymy. Muszę zobaczyć, o. I mamy nasz pricebox, tak? I w tym priceboxie będziemy wiedzieć, czy jest to konsolidacja, czy po prostu to jest dystrybucja i potem jest markdown, tutaj spadamy niżej i tutaj będzie konsolidacja. Także na razie, według tego schematu, są tutaj wzrosty, tylko z tego, co widzę, wzrosty w tym momencie często kończą się ostatnio takim tutaj spadkiem i dopiero druga tura jest tutaj, więc dlatego mówię, że należy tutaj uważać. Nie, że moon od razu, ale moon dopiero będzie, jak przejdziemy te 19, prawie 20 tysięcy, tak, to dopiero będzie moon. Tygodniówka jest już wyczerpana, więc na razie nie widzę tego ultra high moon, nie wiadomo co, ale mniejsza osie czasu palą się, po prostu palą się, żeby gdzieś uciekać, tak, palą się, żeby gdzieś uciekać. No i zobaczcie, jak mamy tutaj mniejszą czasu. Za każdym razem szliśmy, o tutaj o, za każdym razem, zobaczcie, ta strefa tutaj, strefa cienia, po prostu opadaliśmy. Patrzcie, to jest tutaj to, co właśnie chcemy pokazać. Dzisiaj musiałem skasować część wykresów, bo znowu miałem przeładowanie w TradingView. O, i to jest ta nasza strefa, tak? Tu jest właśnie problem. Za każdym razem, jak tu się dobijamy, po prostu spadamy. I 20 tysięcy to będzie ta kulminacja, więc uważajcie tutaj na właśnie te ruchy. W tej chwili Bitcoin może tutaj nam resetować, więc będzie dobra opcja na short tutaj, zobaczcie. Tutaj było tak samo, do dołu. Tutaj było tak samo, tutaj też range'uje i by mógł dojść do 19200, ale tutaj już możemy być troszeczkę za późno, więc trzeba poczekać, jak on się tutaj teraz zachował, bo teraz jesteśmy w takim range'u. Widzicie, może to być nawet COP, stopę wyłączam. Może to być inaczej head, tutaj, znaczy to jest shoulder, head i shoulder. Akurat target byłby powyżej właśnie tego, no nie wiem, ciężko w tej chwili powiedzieć, jest trochę dużo mamy miejsca jeszcze, jeden ruch obrotowy mógłby troszeczkę tutaj wyjść, ale energia na czwórce jest ogromna, więc jakby tak powiem popatrzeć, mamy tutaj niższy dołek, wyższy dołek, właśnie. I tu jest taki równy, no niższy szczyt, ale nadal wyższy dołek, tak jakbyśmy zakręcali parabolicznie. Więc no, szykujemy się do ruchu w przeciągu kolejnych, nie wiem, no 48 godzin, więc zobaczymy. I tutaj do dominacji dochodzimy, dobra? Dominacja. Znaczy, dominacja jest takim, powiedzmy sobie, tylko to powłączam. Czekaj, znowu dzisiaj coś z mlekiem zjadłem, nie pamiętam, bo znowu mam tego, no, zapowietrzacze mam włączone w nosie. dobra. No i zobaczcie, ta dominacja tutaj ładnie nam spadała, tak? Taki kanał można tu utworzyć, ale on jest bez sensu, więc bardziej takie zawidlenie, bo to jest niższy dołek, to jest wyższy dołek, czyli lower low, higher low, tak? I tutaj mamy właśnie, mamy lower high cały czas i dochodzi do squeeze, tak? Jakby po prostu taką sprężynę. Pamiętacie kiedyś takie zabaweczki, syrenki, jak były kiedyś za czasów PRL-owskich, co w sportowym się kupowało? Przynajmniej u nas w sportowym. To było właśnie coś. Także zobaczcie, w tej chwili mamy tutaj ładny opór. No i jeżeli
ten opór zadziała, to dominacja powinna klęknąć do tego poziomu tutaj wsparcia kolejnego, tutaj mniej więcej, to jest 62%, albo spaść na 59%. Jakby spadła na 59%, coiny poleciałyby po 30-50%. W takim naładowaniu, jak są teraz, to tak jak coiny by poleciały, tak jakby ktoś, nie wiem, no, nie ruchał wzrok, nie? I BUM! Poleciałoby na maksa, więc tutaj trzeba obserwować. Jednak zobaczcie, już jest tutaj double top, no i drugi raz próbuje wyłamania tego, ta właśnie dominacja, więc jeżeli się uda, no to pakujemy dywany i lepiej, żebyśmy nie spotkali się w Los Cacapos, bo będzie kiepsko. Także pamiętajcie, tutaj alty dumpują, tutaj alty pompują, ok? W tej chwili bardzo dobrze jest patrzeć na pary USDT. No i tutaj Ethereum bardzo podobnie do tego podchodzi jak Bitcoin. Też zobaczcie, ładny setup. Możemy sobie już od razu dorysować tutaj piękną linię. Jeszcze mamy, zobaczcie ile energii, więc ja bym tutaj na te Ethereum sobie popatrzył. Ok, zobaczcie, nawet tutaj możemy piękną średnią i już możemy drugą linię. I to jest nasz point. Tutaj wyłamanie, można by było coś kupić, ale ja bym poczekał na ten stokastyk, żeby on się uspokoił, bo zobaczcie, on ładnie idzie, ładnie nam pracuje tutaj i ładnie to wszystko się, tylko to może być złapanie nas w pułapkę, bo jakaś gruba ryba wie i powie tak, ktoś tutaj będzie tak, bum, do góry, potem odwrócenie, potem spadek i tak będą nas po prostu walić na kasę, więc obserwujmy ten trójkąt na razie, ja tutaj postawię na niego alert mały. OK. No i inne pary do USDT na razie ładnie idą, bo Bitcoin idzie, też podobnie Atom. Też mega ogromna konsolidacja tutaj, mega ogromna. Ona sobie tak tutaj powoli idzie, ta konsolidacja idzie sobie, także spokojnie. No i tutaj ja to bym postawił bardziej taką tutaj ściankę, a tu jest kolejny poziom, tak? Ale uwaga, CRO, też pewnie się, no nie skasowało się jeszcze do końca, to jest CRO na, to akurat to skasuje, bo to nie ma sensu. CRO na USDT, na OKX jest lepsza płynność tego. OK, więc zobaczcie, ile CRO spadło. I teraz, no jeszcze, jeżeli nie spadnie ten tutaj ta cena, OK, tutaj będzie support wtedy, taki ładny, to jest to rounding bottom i uważajcie, bo CRO ma gdzieś w tym miejscu ma mainnet, więc tu byśmy mogli mieć taki double bottom. No, zobaczcie, aż to, mówię już kacapos, o, proszę bardzo, i wtedy można by było coś tutaj zameldować, tak, jak kiedyś się, pamiętacie, jak się kiedyś grało w 1000 na meldunki, to były czasy, co, kurna, kto by pomyślał, że kiedyś będziemy tradować, przynajmniej nie ja, no i dobra, no i wybicie się powyżej tego poziomu tutaj, ok, to może być początek wjazdu tego, bo CRO, zobaczcie, jak ono lubi wychodzić, to lubi pompować wtedy, tak? Dodatkowym tutaj pakietem jest HSB. Uważajcie na Swissborg, którego tutaj zaczyna pompować powoli. Tu jest potencjał wzrostu 130%. I zaraz Wam pokażę w newsie dlaczego. Tutaj na razie ja bym nie wchodził teraz na Waszym miejscu. Ok, tutaj mówiłem, że myślę, że jeszcze może się cofnąć do tej strefy. Tutaj breakout poszedł. Dlatego, że tutaj właśnie w tym momencie może być właśnie retest, bo już nie ma za bardzo tej mocy. Więc zobaczymy, jak to się będzie kalkulowało. Ktoś tam jeszcze chciał, żebym coś tu sprawdził. Komentarz, jak widzisz cenę miedzi i KGHM. Cenę miedzi gdzieś to miałem, to jest X, to chyba jest cena miedzi, tak? Copper. Mhm. Cena miedzi. No cena miedzi idzie, bo biznes idzie do góry, więc na razie nie widzę, żeby były zatrzymania jakiegoś większego tutaj biznesu. Także nie widzę na razie tego. OK, pięknie. Ja bym teraz poczekał, aż ta miedź by tutaj zretestowała się na 3,20. Teraz bym nie gonił tego. Nie gonił, bo będzie bida, wiesz? Także KGHM. Też pięknie. Bardzo podobny wykres do miedzi. Ładny kanał, ładne wyjście. Drugi kanał. W tej chwili nie goniłbym tego. Tutaj oczekiwałbym jakiegoś retestu, na przykład bym oczekiwał gdzieś, akurat do podstawy, zobaczcie, 0,68, to oczekiwałbym do zejścia do 140.
albo do 100 tam 45, coś takiego. Także to tyle. Co da jeszcze? Mógłbyś sprawdzić JSW, Jastrzębska Spółka Węglowa. Oni mają węgiel koksujący. W Unii Europejskiej zakwalifikowany jako surowiec strategiczny. No to kurna, JSW. Zaraz zobaczymy. JSW. Double bottom, bardzo ładnie wygląda, czyli ładny retest. I teraz tylko pytanie, czy to nie będzie jakaś bear flaga tutaj, która idzie. Ale no na razie mamy tutaj próg. Ten próg już tutaj widzę. Więc po wyjściu dopiero powyżej powiedzmy 28, 20, 29 prawie, dopiero będzie można mówić o jakichś tutaj wzrostach. Na razie jest to taki dużo energii na tygodniówce. Dużo energii na dniówce i czwórka jako wejścia, dużo energii. Wydaje mi się, że nie będzie można oczekiwać tutaj jakiegoś spadku, tylko już tutaj grać w tym breakoutcie. Tu było agresywne kupno. Breakout na 28,74. Ja bym tak to zobaczył. 28,74. Tutaj już chyba nikt o niczym tam, dużo ludzi pytało jeszcze o inne rzeczy. Dobra, idziemy. Co z DeFi na przykład? Co z DeFi? Jeszcze zobaczmy sobie tylko DeFi. Ok, DeFi. A jeśli tylko tak przelecę te monety. DeFi. Zobaczmy sobie cykle altów. Więc zobaczcie. Mamy tutaj poziom w tej chwili. O, spójrzcie. Widzicie? Poziom. O, który. Tu jest jeden, a tu jest drugi poziom. Zobaczcie. Jeden touch. Zobaczcie. Tu. Ważny poziom, bo odbijał cenę. I jesteśmy tutaj. Jeżeli ten poziom utrzyma tę cenę i zobaczymy tutaj, zobaczcie, zobaczymy odbicie jeszcze jedne i jeszcze jedne tutaj wyżej, będzie wyższy ten, wyższy, tutaj będzie gdzieś wyższy dołek od tego. Być może zaczynamy alt season, który właśnie by potem poszedł w górę, zrobił taki kop, więc mielibyśmy taki typowy handel z takim dużym kopem tutaj. Można było to powiedzieć, jak to jest Adam Eve. No i potem target od tego, to jest 38. Byśmy mogli iść tutaj na około 40%, czyli wzrost o 20% mniej więcej w całym właśnie dominance, tak? W całym dominance, więc to by było też DeFi pump wtedy by było, tak? IOST, miejcie na uwadze IOST, ok? IOST tutaj w tej chwili troszeczkę retestuje, tak? Miał włamanie, ale IOST ma dużo, dużo wydarzeń pod koniec roku. Dużo, mega dużo wydarzeń, ok? Mega dużo wydarzeń. Zobaczcie, energia cały czas rośnie na tygodniówce, a na dniówce już zaczyna iść do góry, więc i ten breakout jest tutaj prawdopodobny, tylko potem nabierze on rozpędu, więc wejście trzeba robić właśnie na takich malutkich tutaj. Ja już wtedy, to jest już drugi setup, który dałem. Pierwszy dałem tutaj, wyszedł do góry. Potem dałem ten breakout, też poszedł do góry i teraz robi się tutaj mała flaga. Ta flaga jest na 30, podejrzewam. To już nie jest flaga, to już jest kanał, który właśnie też można tutaj przyoperować nim. Na przykład, jakbym to tak zdjął, o, coś takiego. I rozegranie według tego kanału. Jakbyśmy zeszli, tutaj wyszli górą, to by było pięknie. No, ja jestem w tym, także w IOST. Rezerw też ładnie wygląda. Uważajcie na rezerw. Bardzo dużo energii. Nie wiem, czy tam jest jakieś wydarzenie, ale tutaj jest taka konsolidacja, że raz wystrzeli jak gumka z gaci. Ok? O, proszę bardzo. Jak gumka z gaci. Ciach. Czasami trzeba mieć na przykład dobry kontakt z kimś i wtedy człowiek na przykład odbudowuje się bardzo szybko, jak tutaj dołujecie, tak? Czyli wasze socjalne życie też musi być troszeczkę. No to jest, zobaczcie, w ogóle pyk. Piękne. Czasami też trzeba powiedzieć coś komuś miłego i wtedy jest naprawdę kozak. Się czuję czasami taką potrzebę, nie? Czegoś. No i dobra, mamy head and shoulders, zobaczcie, pięknie, uważajcie na rezerw. Rezerw, ja to w ogóle dam, bo to jest zbyt poważny setup, żeby tak to zmarnować na Telegram. Dzisiaj nie będę Telegrama tutaj faworyzował, już powinniście wiedzieć, co to jest Telegram i że macie super narzędzie z Afrykacza. RSR, USDT 4H, tak coś mniej więcej, oczywiście pokażę, jak to mnie pokaże, tak coś mniej więcej Telegram wygląda. Tutaj wklejamy. Ładny setup na jutro. Pyk. I już wszyscy wiedzą,
że taki setup się zbliża, wiedzą, gdzie breakouty kupować. Wszyscy oglądają szybki start w zakładce wideo, w playlisty. Poradnik też jest. Poradnik, dzisiaj właśnie jedna osoba mówiła, że poradnik zajebista robota. Kiedyś nakręciłem poradnik właśnie sobie na samym początku w 2019 roku i miałem 3 viewsy, 2 viewsy, 0 viewsów. Dałem sobie z nim na spokój i wtedy powstał szybki start, który wszyscy pokochali od razu, tak? Ale poradnik ma większą zasobność. Nie wiem, co tutaj jeszcze Yearn Finance. Jest dużo setupów, które są bardzo podobne. Zobaczcie, też round, też tutaj jest konsolidacja. Coś tego. Pamiętajcie, to jest ważne, ok? BTC. Jeżeli BTC teraz będzie się przebijał do góry, ok? USDT pary plus, ok? Idą do góry. BTC alt pary idą w dół, ok? Więc pamiętajcie, żeby wychodzić ze waszych tych dywanów, żeby nie trafić do kasapowa, bo będzie bida. Natomiast zająć się parami USDT. Ja teraz zacząłem więcej właśnie dawać do USDT i zaczęły one tutaj ładnie wyłapywać. ORN dzisiaj był taki, mówiłem, szybki deal. I trzeba pamiętać właśnie, żeby zbierać ten dywan. To było tutaj, mówię, wybicie, uwaga, zaczyna się. O, proszę bardzo, to było tutaj równo. Initial breakout w tym momencie. Boom, poszło do góry i tutaj trzeba było właśnie uważać na ten moment. Doszliśmy do pierwszego targetu. No, 9% na 5. I ciach w dół, więc w tej chwili trzeba poczekać, aż się odbuduje tutaj troszeczkę ta energia. I można zaczynać podobnie. Jest to pełen double bottom, ok? Drugi bottoming, więc uważajcie, bo to może być właśnie to. Orion Protocol może dać nieźle w czapę do góry. Jeszcze zobaczymy sobie tylko XLM. Dużo ludzi też się pyta. Piękna konsolidacja XLM, dużo energii, to jest czwórka, uważajcie, XLM jutro może mieć jakiś ruch, jak tylko przejdzie powyżej 17, no 18 centów, ten breakout tutaj można, to jest na jedną godzinówce można to rozegrać tutaj. Ja alarmów nie będę akurat stawił na to, sobie sami postawcie, już coś powinniście umieć, pamiętajcie, że ja tutaj nie gadam tak, żebyście tutaj sobie, wiecie, wstawiali coś, tylko macie się uczyć, bo to o to chodzi. Mnie może nie być, ktoś mnie może rozjechać jutro samochodem i co wtedy? Wiem, no pewnie konkurencja by się ucieszyła, ale nie zamierzam się powieszać jeszcze, a zwłaszcza w tej celi, co wszyscy się wieszają tam. Piękny kanał, co to jest ten Ripple? Właśnie skasował mi się rysunek, także świeże podejście. Czasami dobrze jest pokasować wszystko, wiecie, bo wtedy rozwadnia się wasz BS, ok? BS. Na razie Ripple ja bym nie wchodził, niech on pokaże nam support. Jak pokaże nam support, nie spadnie poniżej tych 45 centów, ok? Wtedy chyba było 50 centów, ale teraz widać co lepiej, to naprawdę Ripple ładnie ochłonie. Jego energia powinna pięknie, energia na dniówce piękna. Tygodniówce zaczyna powoli wracać, ale no nie ma tego powera, jednak Ripple już wiele razy pokazywał, że nie potrzebuje tej tygodniówki na jakiś odstrzał. ZRX, Anker ładnie dzisiaj dał, wstał, zobaczcie, tyle właśnie, widzicie, piękne wstanie, uwaga, bo Anker teraz się dużo mówi o tych różnych Ethereum staking, więc uwaga, ale dopóki nie wyjdzie Anker powyżej 63-64, to ja bym się tutaj nie podniecał za bardzo, wiecie, to nie ma sensu. Seller. Bardzo silna konsolidacja. Ktoś tam mówi dzisiaj o sellerze. Mamy tak jakby bottom. No zobaczcie, to może być bardzo silne. To kolejny znak, że zbliżamy się do alt sezonu. Pamiętam to. No w sellera akurat mógłbym coś właśnie zapakować. Może jakąś siatę z Lidla. Zobaczcie, piękny double bottom. Jeżeli byśmy mogli mówić o takim samym wzrostach tutaj, to jest na tygodniu, na dniówce, no to mówimy tutaj pięknie. Zobaczcie, jakie cyfry. 200-400%, toż to idzie, kurna, na czachę popierdzielić materiał. Mówię wam. I Koty. Uważajcie, Koty, piękny retest. Okay. Nie sugerujcie się tym, tak jak mówiłem, nie sugerujcie się tym kołem, tylko sugerujcie się tą formacją. Tu już zrobiłaś ta formacja i teraz nie wiem, czy nie będzie wracała. Zobaczcie, jak energia powraca na nie. Zobaczcie, jak powraca energia. Boom! Po prostu uważajcie na koty. Ja właściwie tu postawię alarm, żeby nie spierdzielić tego wszystkiego. Nie wiem, co tu jeszcze. Mamy dużo. No, December coins. Sand. Sand, uwaga, sand nabiera rozpędu. To może być, jeżeli nie wypali na przykład mi DIA albo coś takiego, chociaż właściwie to ja z DIA chyba zrezygnuję i się wpompuję właśnie w ten, tutaj w Sand. Zobaczcie, Sand pięknie. Wiele razy widziałem ten setup już i ja sobie tutaj stawiam alarm i dam wam na powiadomieniach oczywiście. Pamiętajcie, na powiadomieniach, powinno być wszystko, więc pamiętajcie, macie Telegram, gdzie macie powiadomienia, różne kanały, czat, super. Już człowiek mnie zgorączył, Koty! Ale trochę fałszywy alarm. Koty? Tak, to załapała dniówka, postawiałem alarm na dniówce, spokojnie, ale Waves trochę opada, nie interesowałbym się Wavesem w tej chwili.
Zobaczcie, macie Telegram, tak jak mówiłem. Macie Szybki Start, czyli ten kurs. I macie OKX, taka giełda, link jest pod tym, pod opisem. I macie właśnie tam Paper Trading, ok? Paper Trading. Jak dołączycie z linku, jak wpłacicie tam, nie wiem, 100 czy 200 dolarów, to dostaniecie chyba 10 czy 30 dolarów z tego ekstra. Też tak, dodatkowo dużo jest konkursów tam na tym OKX, bo teraz oni próbują odzyskać zaufanie. Teraz jest ten Ethereum staking tam. Od 1 Ethereum można zacząć i pokrywają wszystkie koszty związane z tym i ten. Także paper trading to jest darmowe konto, bez ryzyka można tradować. Tam będzie 10 tysięcy dolarów darmowych i naprawdę jest to dobre. Ja akurat, ja praktykowałem na giełdach dosyć gównianych, jak to wtedy, a teraz już naprawdę super. Naprawdę, naprawdę super. Dobra. LF Algo jeszcze też dobrze wygląda, pięknie. Co tutaj jeszcze jest w tych momentach, których ja tu kursuję? Band. No Band, ach, tak trochę, kurde, nie ten. Atom. Atom o wiele lepiej. Atom już zaczyna się tu wyłamywać. Właściwie to można tutaj na te wyłamanie zastawić haka. O, i Atom jest tutaj już na wyłamaniu. Uważajcie na Atom. Uważajcie, jak ktoś gra pod Atom BTC, to uważajcie. Teraz pary, widzicie, ta dominacja jak spadnie, wszystkie pary BTC pójdą po prostu do góry. Ren. Na razie bym zaparkował. Ja tu mam alarm ustawiony na 1500 i wtedy zobaczymy, ok? Sushi, no Sushi USDD, o, Sushi się właśnie, ajajaj, właśnie się tego dałem na Sushi, na Telegramie setup, mówię, uwaga, na wyjście, ajajajajajajaj, i znowu przegapiłem, tutaj z Michem gadałem, no, oczywiście to nie Micha wina, i tutaj, ajajajajajajaj, kolejne wejście tutaj na 2.8. Trajektoria Sushi jest bardzo duża, wiecie? Sushi ma ogromną ilość energii. Zatrzymanie się sushi to jest mniej więcej targety, powiedzmy, rzędu targety. Tu są kolejne poziomy tego, na przykład. Ok, tutaj jest jeszcze poziom pomiędzy. No, targety są, widzicie, jak równiutko ładnie weszliśmy? Target to 9 dolarów, taki maksymalny, podejrzewam. No, ewentualnie jeszcze tutaj 16, ale to już na 16 nie liczyłbym aż tak. VeChain. Niby, a niby nie. Ok, Matic. Uważajcie, Matic to zaczyna być. Matic, wyjście powyżej 103 to już może być coś. To już może być ładne wyjście, ale dopiero wyjście powyżej 116 zacznie łapać tutaj power. Dobra. I KPI. KPI zaczyna iść znowu w górę. KPI 3. Ok. Pięknie, piękne wybicie. Teraz już bym tego nie gonił, chyba że na małej osi czasu. Ok, widzę, że jest tutaj troszeczkę zadyszał się, więc teraz może mieć małe tu pullbacki do tego do 511, ok, dolców i to by było dobre. Wszystko przejdźmy sobie, zobaczcie, Zora zaczyna tutaj w konsolidację wchodzić, to jest taki kanał tutaj z takim wybiciem, zobaczcie. Dużo ludzi właśnie mówi, czy Zora to jakiś scam, czy coś, no tak jak mówiłem, jest tutaj każda inwestycja w taki gem, który dopiero wychodzi, jest niezbyt, wiecie, mało gwarancyjna. Jak mówiłem, ja kupiłem sobie tam 1,4 chyba tej Zory, no i czekam. W tej chwili może być double bottom, dlatego jak poniżej mojej takiej bariery psychicznej spadnie poniżej 700, no to ja będę tak powoli tutaj wychodził, no i jak ona zacznie spadać, to tyle. Dlatego Zora ma ten zero proof. Właśnie dużo ludzi nie rozumie, co jest właśnie ZK, czyli zero proof of knowledge. Oni mają normalny, tak jak API 3, też mają właśnie chyba zero proof of knowledge też. Natomiast Link ma ZK rollup. I ZK rollup to jest taki, powiedzmy, że operacje są przeliczane na drugim łańcuchu w bulku, w takim w pakiecie i dawane. Czyli tutaj następuje bardzo centralizacja, co nie jest za dobre, tak? Natomiast Zora oraz API 3 mają zdecentralizowane API i są nominowane, tylko Zora ma je randomowo podawane, więc no jest o wiele większe po prostu bezpieczeństwo tego i wydaje mi się, że w tym rozdaniu DeFi te właśnie zdecentralizowane będą tutaj szły. No i tak to jest, jak się recenzuje projekty, które dopiero wchodzą na światło dzienne. Dopiero jest taki jakby początek tego wszystkiego. No nie ma danych, nie ma dużo drużyny, nie ma tego, nie ma tamtego. No dużo jest takich rzeczy. No ale tak jak mówię, wszystko jest po prostu ogromnym ryzykiem. Jeszcze zobaczmy sobie API 3. API 3. No konsolidacja, uwaga na API 3. Już tutaj zbliżamy się, jesteśmy na dole. Dużo energii. No, możemy wychodzić z tego tutaj trójkąta. Uważajcie na to, ok? Mamy to. Dobra, teraz możemy przejść do wiadomości. Więc uważajcie na... jeszcze tutaj duża wiadomość przecież jest. Duża wiadomość. Smartki. Smartki
będzie miało właśnie Uniswap Liquidity. Dodatkowo Smart Key weszło do Big Boy Crypto, takiego youtubera jednego z większych tam w Stanach, i było tam właśnie u nich, czyli już zaczyna się hype, jak tylko będzie sezon jeszcze, zobaczycie jak właśnie Smart Key poleci. A zobaczmy sobie, jak w ogóle SK na Uniswapie wygląda. Zaraz sobie zobaczymy. Patrzcie, jaka pompa. Pyk, 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 a też dużo ludzi mówiło mi, uważajcie, to scam, uważajcie, o kurna, scam, uważajcie, uważajcie, 3 centy, 100% wszystkiego, tak, 100%, więc pięknie wszystko poszło, co prawda już nie ma tej energii, na dniówce pewnie, na dniówce dopiero ten ruch się jeszcze leci do góry, więc uważajcie, bo może być pompa mniej więcej do, może być 7, 8, zaraz zobaczymy sobie, jaki tu taki konkretny zasięg mógłby być od pierwszego. Oj, nie to. Aj, nie wiem, co tu się stało. Zaraz. Aj, my account. Właśnie nie wiem, czemu tu się nie podłączają mi się moje moje pomoce. Tutaj, gdzie jest FIB. O. A ja są moje pomoce. Coś tutaj. Zobaczcie. Można było zmierzyć tutaj do tego. I czyli mamy na 11 centów, albo możemy pojechać od podstawy tutaj, no i wtedy trajektoria lotu byłaby do 17 centów, do 17 centów, na tej pompie, to była pompa do 17 centów, więc uważajcie, bo może tutaj być właśnie wolny, to jest jeszcze tanie, to jest nic. Pamiętajcie, że oni są porównywalni do DOS, jeśli chodzi o circulating supply, więc trajektoria może być 40 centów, a potencjał mają większy od, znaczy maksymalny supply mają jak DOS, ale circulating supply mają mniejszy, więc może być jeszcze większa cena, tak? Prawdopodobnie jak już zacznie się sezon, cena będzie sięgała coś około 40-60, a średnia pewnie później, jak będzie adaptacja. To jest projekt, który się cały czas rozwija, to nie jest projekt, który coś rzuca na świat. Oni mają działające rzeczy, rozumiecie? Ludzie dopiero zdają sobie sprawę, że tutaj już można dotknąć fizycznie ani nie Szymona, ani nie Radka, ale ich produktu i może być wtedy, kurde, czamba łamba, więc uważajcie. Fear and Greed, no pff, to samo, Extreme Hatsup Greed 91. No i tutaj ciekawy thread, zobaczcie, teraz będzie się nasilało wiele rzeczy, patrzcie, chcieliśmy poinformować, że nasze community, że już dłużej nie będziemy robić nic z Signal DAO, tak samo jak i Signal Media Distribution, dziękuję za wasze support, nie, a tutaj komentarze, nie. Kurna, i powinniście także odpowiedzieć, że dla swoich tych hodlerów, że i dzięki za wasze pieniądze. I tutaj bum, bum, zero i wycofali się. Taki pseudo scam exit. Ale uważajcie, Swissborg. Dlatego mówiłem, Swissborg, HSB, ok. Uważajcie na ten token, bo ma teraz potencjał, żeby właśnie iść w górę, dlatego że uruchomili swój Smart Yield, czyli staking stablecoinów, ale uruchamiacie go dopiero wtedy, jeżeli macie odpowiednią ilość nie USDC, tylko Swiss, tylko chyba HSB też trzeba mieć, właśnie ten Swissborg token, żeby mieć premium, żeby mieć mniejsze opłaty na ten właśnie flexible tutaj yielding. To właśnie jest premium i standardowe konto i premium konto, żeby mieć właśnie lepsze po prostu zwroty, tak, tego wszystkiego, więc dlatego ludzie lokują swój ten, żeby mieć premium, chyba 50 tysięcy HSB potrzebne, więc ludzie lokują to, ale nawet jeżeli ktoś po prostu jedzie tak o, bez niczego, 20% nie będzie tutaj na pewno, raczej będzie 12-13, jest to ogromne, to jest ma porównanie w ogóle, zobaczcie, że mamy return on investment, compound 2%, 3%, tu jest, już nie pamiętam, co jest, 8,3, 20, no ja bym poleciał tutaj 12, Celsius niby 15, ale to jest chyba 10, 8, 11, jakoś tak, BlockFi, to muszę poczytać, 8,6, Nexo chyba ostatnio ich boss miał haka, 8 milionów mu skradli, 10% na pewno, nie jest to 8, i Crypto.com 12, też kłamstwo, jest to około 8 chyba procent, czy coś takiego, realnego, ja mówię realnego, te cyfry zgadzają, tak, tylko że o to chodzi, że im więcej ludzi stakeuje, czyli więcej ludzi wkłada na lokatę, tym po prostu lokata się zmniejsza, tak? Więc dlatego takie coś. Tu oni napisali 20, ale z tego, co właśnie poczytałem, wiem, tu będą celować na takie 12 realne, 13 zwrotów, więc bardzo dużo. Pomyślcie, w banku nie macie nic, a tutaj stablecoin. Nie mówię tutaj o stakeowaniu bitcoina, który się rusza, albo jakiejś waluty, tylko stablecoina. Wrzucacie to w dolara albo w cyfrowe euro i macie. Minus podatek potem, nie wiem, tutaj w Irlandii jest 33%.
a tam w innych krajach mniej, w Polsce 19, to i tak z tego, jak ugracie, powiedzmy, jak ktoś ma 10 tysięcy, wrzuci, ma wtedy 13 tysięcy, tak, zwrotu, z tego zapłaci podatek, to i tak ma 80% z tego, z tych 3 tysięcy, które zarobi, tak, ma dla siebie. No ma dla siebie, więc... nie, co ja mówię, 20%, nie, z 2 tysięcy, które zarobi, będzie miało minus 33%, czyli tam, nie wiem, zostanie mu jakieś, nie, minus 20% to będzie, tam zostanie mu ile na 5, jakieś 15, 14, tam nie wiadomo, i ten. I to, tak więcej. No zobaczcie, ile kasy zostanie, a tak musiałby zapłacić coś tym. Także, no mówię, uważajcie, już to startuje wszystko, dlatego teraz ja tym, tak jak mówiłem, trzeba było wyczekać ten token, wyczekać, ci co teraz czekali, dokładali, mają teraz swoje dni, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie. I chciałem tu powiedzieć właśnie o Majku chciałem powiedzieć, bo wczoraj zapomniałem, te linki, które wczoraj dałem pod tym, pod YouTube'em, to tam można znaleźć odcinek Majka, najnowszy, w którym Majk rozdaje te nagrody, które były na 3. rocznicę. Tym samym jest tam też pewnie nagroda, którą Majk rozdaje jakiejś osobie, 30 minut rozmowy ze mną. 30 minut rozmowy ze mną. Także pamiętajcie o tym. A jeszcze chciałem powiedzieć, że jakiś tam koleś ostatnio był tam na którymś odcinku, jechał tam po mnie, coś tam, że podpierdzieliłem, to ja tak mówię, kurna, kto to jest, mówię, jak to ludzie do mnie mówią, ty, jakiś koleś, jakieś porachunki, ja mówię, kurna, jakie porachunki, koleś sobie tam pierdzielił, że on mieszkam w jego mieście, UK, coś tam, ja mówię, kurwa, w Anglii, mówię, przecież mówił mi, ja kurwa, w Anglii nie byłem tylko raz w życiu, mówię, ten i ten, mówię, kurna, i on tam wdawał się z każdym, mówię, i że tam podpierdzieliłem coś, ten, myślę sobie, kurna, o co chodzi, mówię, ten. Ale zaczęło się robić tak, że od jakichś 6 miesięcy na tym kanale moim byli tacy spamerzy, jakiś tam Didek, Dudek, jakiś tam kryptoświr, coś takiego, i na jakąś taką giełdę oni śmieszno namawiają, tam nie wiem, wolumen pewnie jest taki, że puszczają po prostu poduszki powietrzne w Mercedesie i wciągną wszystko razem z waszą kasą, nie? I tam taki tekst zbudowany, że oni też pomagają, tutaj wykresy, że jak taktyka, nie, i giełda, co drugi link to giełda. No i mówię, napisałem do jednego typa, że mówię, ej, nie spamujcie tutaj u mnie, nie, chuj, nic, zero odezwu, nie. No to mówię, dobra, mówię, no to rach, ciach, ciach, i bany poleciały i tyle. I od tamtej momentu zacząłem dostawać właśnie więcej lajków w dół, tak jakby po prostu ta ekipa tam dawała, bo to były 4-5 kont. Potem taki koleś, ten koleś właśnie co był, ja to mówię do niego, ej, mówię, ziomuś, to chyba jakaś pomyłka, nie? I ten, on, co ty, coś tam, to mówię, wypierdalaj, mówię, stary, mówię, tam przecież nie będę tutaj tego, no i tak samo, nie? Ban i tyle. Ale jeszcze pojawia się takie, nie wiem, czy zauważyliście, takie serduszka się pojawiają w komentarzach, hello boys i coś tam. I na początku myślałem, że ktoś sobie jaja robi i ten, to tam dawałem lajki, ale potem kliknąłem, patrzę, a to jakiś tam porno portal z jakimiś tam Azjatkami, nie? No to mówię, kurna, ban od razu i cały czas nowe konta, no to zacząłem ich report, nie? I report jako coś tam, jako sex abuse, tutaj ten, i mi się wydaje, że to chyba zepsułem właśnie im biznes właśnie naganiania, bo patrzyłem, to są na różnych kanałach, różnorakich i angielskich i ten, to jakiś po prostu taki chyba strzał, więc tak właśnie, taka właśnie historyjka, pomyślałem, że mówię, kurna, co za, mówię, koleś zjadł kotleta, mówię, z tego, z zrobionego z jakiegoś, nie wiem, zgniłego mięsa, bo tam się tak pluł do każdego albo nosem przyjarał, ale no mówię, spamów i skamu dużo, dużo, dużo się robi, ale to jest dopiero początek. Zobaczycie, co się potem będzie działo. Będziecie dostawać SMS-y, maile, będzie się wszystko. Mamy dla was nagrodę, tylko się zalogujcie, albo nagroda czeka na giełdzie. Musisz tylko utworzyć hasło i tam... Utwarzasz hasło? Nie, to jest dobry tryk. Utwarzasz tego, konto robisz i tam napisane jest, że żeby wydobyć swój depozyt, bo macie depozyt na tej giełdzie, jeszcze lepiej pokazane, musicie wpłacić jakąś tam cząstkę bitcoina. Wpłacacie? Nie, ponieważ to, żeby ten depozyt wyjąć, to trzeba mieć jeszcze tyle bitcoina, nie? I osoba wpłaca, trzeci raz wpłaca, ktoś, kto jest zawzięty, wpłaci pewnie 50 razy i ten. I potem będzie bida, nie? Także uważajcie, pełno skamów. Z Ledgera będzie pełno skamów. Z jakichś tam giveaway pełno skamów. Każdy chce waszą kasę, pamiętajcie. Grayscale, zobaczcie, Grayscale ma tyle w posiadaniu wszystkiego, okej? Okay? Ma Stellar na przykład, XRP, Zcash, tak? Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Litecoin, oczywiście Bitcoin, Ethereum, tak? Ma 1,2 miliarda dolarów w tym, w Ethereum. Także zobaczcie,
co tu się robi, co tu się robi. Teraz zaczynają oni bardziej stawiać na Ethereum Trust, bo ludzie zauważyli, że więcej będą mieć zwrotu na Ethereum zamiast na Bitcoinie, więc teraz to jest tak, że Ethereum ma swoje naprawdę złote strzały. Uważajcie, bo Ethereum ma swoje złote strzały i Ethereum prawdopodobnie po tym przebiciu 600, kolejny etap to jest $800 jako nowe price discovery, a potem około 1100 do 1200, więc uważajcie, bo jak przebijemy 1400 na Ethereum, czy 1200 był ten all time high, to Ethereum ma szansę w przyszłym roku dolecieć do paru klocków za monetę. Pomyślcie sobie, parę klocków za monetę. Pamiętacie, jak otwieraliśmy longa wszyscy na kanale wtedy, co mówi Secret Plan Ethereum? Ja nadal trzymam, nie wiem jak wy, ale ja nadal trzymam, więc mówiłem wam, że to będzie po prostu life changing money. Krypto boom. Krypto jest booming w Argentynie. No i tutaj zobaczcie, Argentyna, czyli ten kraj pokryty kryzysem jak Wenezuela i w ogóle, ich system bankowy nie pozwala na jakieś różne dziwne rzeczy, więc ludzie uciekają po prostu w krypto, żeby przytrzymać swoje bogactwo po prostu. Jest zabronione, zobaczcie, government has limited US dollar purchases, tak, by citizen, czyli rząd mówi, nie kupujcie żadnych dolarów, nie możecie, musicie trzymać naszą walutę, a my będziemy na nią dumpować, będziemy strać na nią, będziemy drukować, będzie go, a wy macie ją trzymać, tak? To jest właśnie to. Rząd chce, żeby po prostu jak coś było. No i zobaczcie, Bitcoin, Fiat Market, Argentyna, patrzcie, jakie są obroty. Piękne, cały czas. Więc uważajcie, bo okazuje się, że te kraje, które mają właśnie biedę, mogą się zorientować, że mają bardzo dużo kryptowalut i mogą oprzeć swój system na właśnie bazującym jakimś krypto. I pomyślcie sobie, co taka Wenezuela albo Argentyna powiedziałaby, że będą mieć rezerwy w Bitcoinie. Oni akurat by coś takiego zrobili. Są nietykalni przez każdy inny system. Stany nie mogą nic nałożyć. Nie mogą tego. I zobaczcie, jakie biznesy. Na przykład mogą robić centralny biznes z Chinami. Od razu, od tak. Żaden SWIFT, nic nie jest potrzebne. Żadne swapy. Mówicie, rezerwa walutowa jest po to, że jest ten system SWIFT, który właśnie zamienia z tej strony jakąkolwiek waluta. Jest, nie? To jest waluta X. Tu jest w tym kanale. O tutaj. Jest USD. A tutaj jest waluta Y. I zawsze jak coś się kupuje, to trzeba wymieniać to na USD. Ale jak się ma Bitcoina, ktoś ma tutaj, i lecimy od razu. Widzicie? To jest właśnie to. Szwecja rezygnuje z pieniędzy, chce wprowadzić walutę cyfrową. No i to na problem też czeka. W każdym kraju będzie to samo. Mówią, że potrwa to do końca 2022 roku, czyli pierwsze testy wprowadzenia będą tutaj. Tu też bym się spodziewał koło tego roku, w przyszłym roku, pod koniec, zależy w jakim państwie czy coś, powoli rozwadnianie systemu finansowego, bankowego. Chodzi o to, że wasze lokalne banki będą wchłaniane przez duże banki, aż zostanie jeden bank po prostu narodowy i jakiś tam bank główny, money dealer, jakiś tam duży bank komercyjny, który będzie zainteresowany tylko pożyczkami dla korporacji, a nie dla was. No i tym samym, tak jak mówiłem to w tym programie, że banki nam zabiorą w tym jednym z odcinków specjalnych, tam w tej grafice, że zabiorą nam banki, jak to będzie, że nie będzie, będzie mniejsza ilość kredytów, rozprzęglą nam po prostu, nie będzie klasy średniej tutaj, tylko będą super bogaci i super biedni, tak, bo nie będzie można brać kredytu na domy. No i wtedy mamy te campervany, ale wchodzą nowe technologie 3D. Wiecie, mi się wydaje, że ci ludzie do końca też nie wiedzą, bo zauważyłem w nich taki model, jak budowałem, zauważyłem, że oni mają pewne schematy z lat 50., 60. i nie widzą tych nowych technologii, więc tu też będą wyrwy. Ja bym się tak aż nie martwił, aż tak bym się nie martwił. No i tutaj zobaczcie, bardzo ważna wiadomość. Polskie akcje mogą rosnąć w dwucyfrowym tempie. No i on tutaj mówi, że mogą rosnąć tutaj, bo jest coraz mniej właśnie są bardzo po prostu tanie, a na lokatach pieniądze cały czas po prostu tracą, bo jest inflacja, zerowe zwroty, tak? I ludzie coś będą robić po prostu z tymi pieniędzmi, tak? I tutaj część z tych pieniędzy już płynie wartkim strumieniem do, i tutaj uwaga, zapamiętajcie tę nazwę, funduszy inwestycyjnych, ok? Funduszy inwestycyjnych. Pamiętajcie, jeżeli wkładacie pieniądze w fundusze inwestycyjne, ok? Jakieś fundusze powiernicze, to naprawdę good luck życzę wam. Pamiętajcie, jeżeli obejrzycie sobie Szybki Start i poczytacie coś może jeszcze, a może tylko to wam wystarczy, ok? Prawdopodobnie będziecie o wiele lepiej zarządzać swoim kapitałem, aniżeli jakiś tam fundusz, bo fundusz musi zostać zapłacony za to, ok?
i ich nie interesują jakieś tam strategie, jakieś coś tam, wy decyzje podejmujecie szybciej. Są teraz pełno apek, to już nie jest tak, że ktoś się dzwoni do maklera, żeby coś tam kupował. Macie apkę i to wy decydujecie. Jest, nie wiem, tam w Polsce popularny jest ten XBT Prime chyba, tak, coś takiego i tam czy tam jakieś inne, nie wiem, jak tam, ja nie gram po prostu na normalnej giełdzie i ten jest jeszcze ten eToro taki, tak, tam nie wiem też jak to do końca działa i ten tam macie sami po prostu kontrolę, tylko trzeba się uczyć. Dużo ludzi tą kasę utopi, tak? Będą ładować w jakieś akcje, będzie strata, będzie coś tam, będą dźwignie, każdy będzie tracił kasę. Pamiętajcie, najlepsze, co teraz możecie zrobić w tych 3 miesiącach, zanim wszystko odsprzęgli się, tak jak, nie wiem, stara linka w golfie, uczcie się. Macie już naprawdę, no, zrobiłem taki program, jaki ja bym chciał mieć na samym początku, ok? I macie to za darmo. Nawet jak obejrzycie, jeden odcinek 5 minut trwa, 15 minut spędzicie na tym, czyli dwa razy obejrzycie jeden odcinek dziennie, tak? To po miesiącu czasu będziecie już tak mieli zajebistą wiedzę, że jak ktoś wam powie, sąsiad powie, że chyba trzeba będzie sprzedawać coś tam, to wy zobaczycie, że na przykład samochody nie sprzedają się, to wy tylko popatrzycie na wykres, powiecie, co tu chodzi, toż to będzie kaplica jak nic. Albo, zajebiście, ja kupię, a sprzedam później, nie, bo będzie lepiej. I to jest wasza broń, to jest wasza broń. Tego nikt wam nie powie, nikt wam nie powie. Nikt nie ma w interesie, żeby wam pomóc. Pamiętajcie, nikt wam nie pomoże. Nikt wam nie pomoże. Nie ma to w takim interesie. Jak sami nie chwycicie ten ster, to nikt wam nie pomoże. Pamiętajcie, uczcie się, bo ja tutaj też nie będę wiecznie. I kto wie, kiedy być może pochłonie mnie czarna strona mocy. Oczywiście żartuję, bo ja już jestem, ta skorupa naprawdę jest taka jak lodowa skorupa kobry Laa, także to tutaj spokojnie, ale mogę zniknąć jak Mike, prawda? Mogę zniknąć jak znikacz. Także dobra, znowu widzicie, miałem być krótki, aj w piździec odcinek. Dobra, trzymajcie się, szybki start, paper trading na praktykę w OKX, Telegram jako mus, żeby wiedzieć, co się dzieje i żebyście nigdy nie zawitali do Los Cacapos. Na razie!